Adwent na serio. Kościół. Nieskalana oblubienica Chrystusa. Ponieważ sam Pan wskazał na siebie jako na oblubieńca, który umiłował Kościół, wiążąc się z nim wiecznym przymierzem, wydał się dla niej, Kościoła, oblubienicy, aby ją obmyć swoją krwią i aby ją uświęcić oraz uczynić płodną matką wszystkich dzieci Bożych, podczas gdy termin ciało uwypukla jedność głowy z członkami ciała. Termin oblubienica wskazuje na różnicę w relacji osobowej. Kościół, nazywany również Górnym Jeruzalem i Matką Naszą, przedstawiany jest jako nieskalana oblubienica niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował i wydał siebie samego za nią, aby ją uświęcić, którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją żywi i pielęgnuje, i którą oczyściwszy zechciał mieć złączoną ze sobą oraz poddaną w miłości i wierności, którą wreszcie hojnie obdarzył na wieki dobrami niebiańskimi, abyśmy pojąć mogli Bożą i Chrystusową do nas miłość, przewyższającą wszelką władzę. Póki zaś tu, na ziemi, Kościół przebywa na tułaczce, daleko od Pana, ma się za wygnańca, szukając tego i to miłując, co w górze jest, gdzie przebywa Chrystus, siedzący po prawicy Bożej, gdzie życie Kościoła ukryte zostało z Chrystusem w Bogu, aż do chwili, gdy z oblubieńcem swoim ukaże się w chwale. W języku polskim trochę nieszczęśliwie Kościół ma formę męską, ten Kościół. Bardzo często na kartach Pisma Świętego bądź w teologii używa się formy żeńskiej, że Kościół jest kobietą, matką, oblubienicą. Bardzo pięknie o tej relacji damsko-męskiej, oblubieńca, oblubienicy możemy wyczytać w Księdze Starego Testamentu w Pieśniach nad Pieśniami. Tam przepiękna, wręcz erotyczna relacja między oblubieńcem a oblubienicą ma pokazać miłość Jezusa do Kościoła. Kościół jest oblubienicą. Niedoskonałą, bo nikt nie jest doskonały. Czasem trzeba użyć makijażu, nie tylko żeby się podobać, ale również żeby zakryć jakieś niedoskonałości. Mimo tego oblubieniec nie zraża się i pociąga go piękno ogólne. Na tym się skupia. W Kościele również mamy niedoskonałości, bo Kościół to święta wspólnota grzeszników. Możemy i powinniśmy mieć to przekonanie, że pomimo tego, że jesteśmy niedoskonali jako ludzie, Jezus nas nie opuszcza i nieustannie okazuje nam swoją miłość. W odpowiedzi na Jego miłość pragniemy piękna naszego Kościoła. Dbamy o piękno liturgii, dbamy o piękno świątyń. Ostatecznie dbamy o nasze piękno wewnętrzne, przez sakramenty, przez sakrament pokuty i pojednania, przez modlitwę, przez praktyki codzienne, ale również przez te piękno zewnętrzne, gdy na uroczystości odświętnie się ubieramy, dbamy o swój wygląd. To jest ten wyraz naszego odpowiedzenia na miłość Jezusa. Spróbuj pomyśleć nad tym, jak ja dbam o piękno wewnętrzne i zewnętrzne Kościoła, do którego należę
i który stanowię.